Popularne. Bardzo ładne, ale tam, jeżeli księża i tak dalej, to protestanci. Może nie wszyscy Państwo słyszą, Pani ma obserwację, że telewizja katolicka nadaje protestanckie filmy. Proszę Pana. Nie ma bez góry, nie ma nic. Nie będzie przychodzić tutaj. No oczywiście. To chodzi. No Pani ma pretensje. Jak to nie ma? Katolicka w Polsce. Proszę Pana. Proszę Pana. Proszę Pana. Proszę Pana. Pani ma też pretensje. Ja powiedziałam, że zwróciłam to. Ryzyk, który ktoś stworzył. Tutaj Pan się zbulwersował na brak entuzjazmu dotyczący działalności koncernu toruńskiego. Czy Pan oglądał tę telewizję w ostatnich dniach i tygodniach? Dobrze, ale czy oglądał Pan ten festiwal dialogu i pojednania, który był notabene na żywo był transmitowany stamtąd? Gdyby Pan miał obsadzonych w tym teatrzyku funkcjonariuszy poprzedniej ekipy, to Pan by uciekał z krzykiem. Pan by rozumiał, że to naprawdę nie jest normalne, że siedzi dwóch wicepremierów na kolacji u starszego sierżanta sztabowego Armii Państwa położonego w Palestynie, tak? Pan by rozumiał, że coś nie gra. Ale ponieważ to jest dobra zmiana i ponieważ z Torunia to transmitują na żywo, ja oczywiście posłużyłem się tutaj pewnym skrótem, bo kolacja u pana Johnny Danielsa nie była transmitowana na żywo, to tylko na Facebooku, prawda, zamieszczona została fotka. W Toruniu rozegrał się taki właśnie, no taki rytuał, tak, dziwaczny. Dziwaczny, notabene jeszcze zauważcie Państwo ten kontekst sakralny, prawda, że to się wszystko dzieje w przestrzeni sakralnej, tak, te wystąpienia. No więc mówię, gdyby to robili Komorowski prezydent i Tusk kopacz na metr w głąb, to byście Państwo rozumieli, że to jest jakiś ostateczny dramat, tak, że się ważą losy Polski. Ale ponieważ to robią najlepsi patrioci, w związku z tym oni mają placę i na sprowadzanie wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej, i na ostateczne podżyrowanie dekretów PKWN, Bieruta w sprawie polskiej własności i tak dalej, i tak dalej. No, to jest moja odpowiedź na pytanie, dlaczego ja Pana teraz od razu tutaj nie wzywam, żebyśmy razem ruszyli na barykady, prawda? I prezentuję Panu raczej ulotkę reklamującą istnienie filmu, niż ulotkę z, wie Pan, w pięciu zdaniach naszkicowanym programem wyborczym. Ale częściej Pan mówi, no, powtarzać, że po kościele na szczycie. Częściej, proszę Pani, częściej powtarzając takie rzeczy, to ja właśnie sobie zarobiłem na... Proszę Państwa, no właśnie, jak to jest z tym przekazem? Parę lat temu w kampanii jednej mówiłem w pobliskim mieście, no nie tak dalekim, tak, w Kielcach. Jak dziś pamiętam, powiedziałem, że opowiadam się za państwem minimum. I następnego dnia w kieleckiej gazecie napisali, że Braun chce, żeby Polska była małym państwem. Wypowiadałem się krytycznie o systemie dezinformacji i deprawacji dzieci i młodzieży w tradycji kołłątajowsko-stalinowskiej Komisji Edukacji Narodowej. I w Radio Toruńskim usłyszałem, że mówią, że Braun chce, żeby w Polsce nie było edukacji. Że chce, żeby w Polsce nie było edukacji. W Radio Toruńskim to usłyszałem. Już nie mówię, co można było usłyszeć w innych rozgłośniach. Więc to jest kopanie się z koniem, który dostał, ma parę więcej nóg. I wie Pan, to tutaj patrzę Panu w oczy. Powiem Panu, że to jest jedna z tych rzeczy, które mnie
doprowadzają naprawdę do rozpaczy. To, że Toruń przystąpił do tego koncernu, tego kartelu dezinformacyjnego, który żeruje na serdecznej naiwności naszych rodaków. To, że Toruń przystąpił do kartelu, to jest jedno z najtragiczniejszych zdarzeń, jakie w ogóle za naszego życia, tak, miały miejsce na polskiej scenie publicznej. No bo jak kłamało Woronicza i jak kłamie prasa gadzinowa, wie pan, żydowska prasa polskojęzyczna dla tubylców, niemieckie gazety, wie pan, jawna agentura jak kłamie, no to Polacy coś tam czują. Ale jak kłamie i przemilcza rozgłośnia, którą najserdeczniej wspierali i która ich uratowała w poprzednich dekadach, no to jest dopiero tragedia, prawda? Bo jak kłamią kłamcy i jak oszukują, to nie rodzi dysonansu poznawczego. To jest, można powiedzieć, wszystko jest w porządku. A tutaj nastąpiło pełne zblatowanie, bezkrytyczne przyjęcie za swoją narracji propagandowej, która na danym etapie jest uznawana za mądrość objawioną przez media centralne.